Cześć, witajcie po Onet Vlog. Udajemy się właśnie do garażu, a dzisiaj będziemy montować wspomaganie, także zapraszam serdecznie. No i dotarliśmy na miejsce. Odgraciłem trochę garaż. Wywaliłem wszystkie graty na zewnątrz. Tu jest stary silnik. Wał korbowy, głowica. Resztę części. Później kolega, stalowa flota ognistego Kazimierza przyjedzie po to. A my skupimy się dzisiaj na montażu wspomagania. Plan na dzisiaj jest prosty. Zaczniemy sobie od montażu zbiorniczka, płynu wspomagania. Tu też są niestety pewne komplikacje, ale raz Wam pokażę bliżej, o co chodzi. Następnie wymontujemy sobie starą przekładnię kierowniczą. Polega to chyba na odkręceniu, z tego co pamiętam, trzech śrub, rozłączeniu wałka kierowniczego oraz rozłączeniu końcówki drążka. No i najgorsze co nas czeka, to powiększenie dziury w grodzi. Niestety nowa przekładnia ze wspomaganiem jest większa, także trzeba poprawić ten otwór. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ale jak mówiłem na początku, zajmiemy się montażem zbiorniczka do płynu. To jest oryginalny stelaż od zbiorniczka. Niestety w starych polonezach nie pasuje. Jak widać, powinien być tutaj przykręcony. Niestety koliduje nam z pompą hamulcową. Dlatego odwierciłem sobie część uchwytu, który trzyma zbiorniczek. Dospawany jest dystans i zbiorniczek powędruje tutaj. Zaraz sobie go przykręcimy. Jako że mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę, w garażu jest trochę ciasno, także wypchnę sobie samochód na zewnątrz, będzie się lepiej robić. Zaznaczyłem sobie już dwa miejsca na otwory. Zaraz nawiercimy dwie małe dziurki i przykręcimy sobie na dwa blachowkręty. Tutaj proszę wspornik. Przykręcimy sobie wspornik. Teraz odwiercimy sobie dziurę na drugą śrubkę. Zbiorniczek mamy przykręcony. Teraz zdejmiemy sobie koło z przodu i spróbujemy odkręcić przekładnię kierowniczą. Zdjęliśmy sobie koło i czeka nas teraz rozłączenie drążka od przekładni i odkręcenie raz, dwa, trzech śrub. Udało nam się wybić drążek. Zasada jest prosta. Nigdy młotkiem nie walimy tutaj, czy pin drążka, tylko walimy sobie tutaj. Kilka mocnych uderzeń i drążek wychodzi. Odkręcamy sobie teraz trzy śruby trzymające przekładnię do podłużnicy. Wykręciliśmy wszystkie śruby. Tu jest ostatnia. Nie będę jej jeszcze wyjmował, bo zostało nam odłączenie wałka kierowniczego. Jesteśmy w środku. Podwinąłem sobie trochę wykładzinę wcześniej, żeby był lepszy dostęp. Tu widzimy wałek kierowniczy. Musimy odkręcić tą śrubę, klucz numer 13.
śrubę mamy wyjętą, także wałek kierowniczy jest już zwolniony. Możemy wyciągać przekładnie. No i jak widać, przekładnie mamy wyciągniętą. Teraz czeka nas najgorsza robota. Trzeba będzie powiększyć trochę otwór w grodzi. Wykręciłem sobie również kolumnę kierowniczą. Teraz mamy jeszcze lepszy dostęp. Tutaj będziemy musieli powiększyć otwór. Tak wygląda nowa guma do grodzi. Sporządziłem sobie tekturowy szablon. Tak będzie wyglądał nowy otwór, który musimy wyciąć. Guma ma taki komierz tutaj. I dobrze by było, żeby ten komierz wcisnąć między grodź a stelaż pedałów. Teraz sobie wszystko przymierzę, odrysuję, no i będziemy mogli zacząć wycinać. I taka jest różnica między przekładniami. Tu mamy zwykłą przekładnię, a tu mamy przekładnię ze wspomaganiem JKC. I jak widać, przekładnia ze wspomaganiem ma dłuższą główkę. Dlatego musimy powiększyć tutaj trochę otwór, żeby się zmieściło w grodzi. W międzyczasie odwiedziła nas stalowa flota ognistego Kazimierza. Dzień dobry, a co pan robi? Nic ciekawego. Wykręcam śrubki. Co ja mogę robić w sobotnie po południu? Jak widać, stary silnik sobie pojedzie. Co będziesz z nim robił? Tuningi. Jakie tuningi? Mam plan na podniesienie mocy o 50%. Turbo? To nie wiem. Tuning mechaniczny, panie. Bez turbo, wolno w Polsce. Do widzenia. Na razie. Jak widzimy, część grodzi mam już wycięte. Korzystałem z tego szablonu. Niestety dostęp jest dość utrudniony, ale jakoś udało się wyciąć szlifierką kątową. Został mi jeszcze u góry mały fragment tutaj i będziemy ona dopasować gumę grodzi, także nic nie będzie widać. No i mamy spasowany otwór. No, oczywiście nie wyszło idealnie, ale będzie w miarę szczelne. Guma została wciśnięta między stelaż pedałów a grodź. Zobaczmy sobie, jak to z drugiej strony wygląda. Wygląda to następująco. Teraz sobie podmaluję tutaj farbą antykorozyjną, żeby zabezpieczyć to przed rdzą. I będziemy na wszystko skręcać. No i otwór mamy zabezpieczony farbą. Teraz nam rdza nie wyjdzie. Poczekamy chwilę, aż farba wyschnie. I będziemy na wszystko składać już do kupy. Guma jest mniej więcej na miejscu. Także możemy sobie przykręcić pedały, które docisną całą gumę. I będzie wtedy ok. Ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, jest to wymiana wałka kierowniczego. Oryginalny wałek jest trochę dłuższy, założymy krótszy. No i mamy przykręconą kolumnę kierowniczą z krótszym wałkiem. Wszystko mamy już wstępnie poskładane. Tak to się prezentuje. Musieliśmy dociąć jeszcze trochę wykładziny.
przekładnia kierownicza siedzi już na swoim miejscu. Drążek kierownicy mamy też przykręcony. Jedyne co zostało to montaż przewodów od wspomagania. No i przykręciliśmy sobie przewody od wspomagania. Jeden przewód, drugi przewód. Teraz pokażę Wam z drugiej strony. Tu jest powrót. Idzie do zbiorniczka. A tu jest ciśnieniowy. Potem dojdzie jeszcze jeden przewód, który idzie od zbiorniczka do pompy wspomagania. No i została mi tylko do złożenia obudowa kolumny kierowniczej. Wspomaganie mamy założone, jak widać nie jest to skomplikowana sprawa. Najgorsze z tego wszystkiego to było wycinanie tego większego otworu w grodzi. Ale jak widać idzie to zrobić. Także kwestię wspomagania mamy już rozwiązaną. W następnym odcinku skupimy się już na silniku. Wyczyścimy go, pomalujemy, no i przystąpimy do montażu nowych części, nowych panewek, nowego wałka rozrządu i zobaczymy co tam wyjdzie dalej. Tymczasem zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i trzymajcie się do następnego razu, cześć!